Taka, czyli jaka? W tym odcinku będziemy mówić sobie o tym skąd się bierze to poczucie, że coś ze mną nie tak. Podam Ci kilka przykładów na to, i pomogę rozpoznawać te momenty Twojego dzieciństwa, które stoją za tym, że ciągle chcesz się naprawiać, że ciągle uważasz, że jesteś niewystarczająca, że masz niskie poczucie wartości, albo że wchodzisz w relacje z lękiem, że znów zostaniesz odrzucona. Zanim zaczniemy, to mała prośba i wielka rada. Jeśli jesteś mamą, to pamiętaj, że nie da się uzdrowić swojego macierzyństwa, czyli tego, jaką jestem matką, od tyłu. To znaczy, że jeśli będziesz sobie wyrzucać, że jesteś złą matką i chcieć naprawiać to, że jesteś złą matką, to ugrzęźniesz. I jeśli będziesz słuchała tego podcastu z nastawieniem na wyłapywanie Twoich cech jako matki, to pojawi się w tobie poczucie winy, wyrzuty sumienia i ocenianie. Pamiętaj, że. To, jaką jesteś matką, jest bezpośrednio związane z tym, jak miałaś dzieciństwo i jakiej matki ty doświadczyłaś. Najlepszym sposobem i jedynym skutecznym, jaki ja znam na poprawienie swojej relacji z dzieckiem, jest naprawienie swojej relacji ze swoim dzieckiem wewnętrznym. Czyli im lepszą matkę wewnętrzną zbudujesz, im lepszy będziesz miała kontakt ze sobą, im bardziej siebie poznasz i im więcej będziesz miała przestrzeni na siebie samą. Tym bardziej będziesz miała tej przestrzeni, miłości, czułości dla swojego dziecka. To działa w tą stronę. I nawet jeśli podczas słuchania tego odcinka złapiesz się na tym, że e, ja tak robię wobec mojego dziecka, coś jest ze mną nie tak, jestem złą matką, to powiedz sobie: Okej, okay, to nie ja, to ten schemat. Okej, okay, to nie jest moja natura. To. Ten program to program, który gdzieś kiedyś został mi wgrany. To jakiś schemat, który gdzieś się kiedyś przyczepił do mnie. I skoro się przyczepił, to może się też odczepić. I właśnie to robię. I właśnie zaczynam to uzdrawiać. Ale wracając do tematu. Dlaczego taka jesteś? Nie rób tak. Przestań! Jejku, ty to tak zawsze. Czy ty musisz być taka? Usiądź prosto, nie wierć się. Czemu to robisz? Czy ty znowu to musisz robić? Znasz to? Jak się czujesz, kiedy tego słuchasz? Za wszystkimi tego typu komunikatami stoi jeden przekaz. Nie bądź taka, jaka jesteś. To, jaka jesteś, jest nie okej. Okay. To, co robisz, jest złe. Dziecko, które doświadcza takich uwag regularnie, czuje, że jest nie takie. Nie takie jak powinno, nie takie, jakie ma być. Myśli sobie: "Okej, okay, moja mama jest ze mnie niezadowolona." Mamie nie podoba się to, co robię. Jeśli do tego typu wypowiedzi dodamy sykliwy ton albo takie złowrogie spojrzenie, to przekaz jest jednoznaczny. Nie podoba mi się to, kim jesteś. Wolę, żebyś była inna. Niestety bardzo rzadko, a może nawet nigdy, nie pojawiają się informacje na temat tego, jaka mam być. Jak nie taka, to jaka? Jeśli nie tak mam robić, to jak? Czy ktoś ci kiedyś powiedział? Czy kiedykolwiek po tym komunikacie, czy ty musisz taka być? Padło jakieś wyjaśnienie? Albo choćby jakaś mała, krótka instrukcja na temat tego, co możesz zrobić, żebyś w końcu była taka. Dziecko, które notorycznie konfrontuje się z niezadowoleniem rodzica, z jego uwagami i krytyką, ale nie otrzymuje żadnej konkretnej instrukcji czy przykładów tego, czego się od niego oczekuje. Zaczyna szukać na własną rękę, jest zmuszone robić różne rzeczy na oślep. Zaczyna szukać tego czegoś, zaczyna zaprzeczać temu, jakie jest i próbuje być jakiekolwiek, byle inne niż takie, jakie jest. Bo jest w tym nadzieja, że wtedy mama pokocha. Jest w tym nadzieja, że jeśli to się kiedyś uda, to ta miłość popłynie. Dziecko myśli, że na pewno jest jakiś sposób na to, żeby mama była z niego zadowolona. Hm. Jak się bardziej postaram, to mnie zauważy. Jak będę wystarczająco grzeczną dziewczynką, to mama będzie się częściej do mnie uśmiechać. Jeśli zrobię to, o co mnie prosi, to na pewno mnie nie skrzyczy. I tak dalej, i tak dalej. Tymczasem najczęściej wcale nie chodzi o dziecko, ale o braki rodzica, o frustrację rodzica. O niezadowolenie rodzica, o zmęczenie, o brak kontaktu ze sobą i ze swoimi emocjami, które rodzic w kontakcie z dzieckiem tylko odreagowuje. Natomiast to nasze pragnienie, zmiany siebie, żeby dostać w końcu zadowolenie rodzica, często pozostaje z nami. I te starania są aktywne nawet w dorosłym życiu. Często nawet wtedy, kiedy naszych rodziców nie ma już na świecie. Albo kiedy żyjemy już zupełnie samodzielnie i jesteśmy od nich oddaleni fizycznie. Mogą się zmieniać aktorzy, może zmieniać się scenariusz. Matka może być zastąpiona osobą szefa, a ojciec osobą partnera i nagle zaczynamy rezygnować z siebie po to, żeby nie stracić bliskiej osoby albo zaczynamy się przekraczać i nie stawiać granic, żeby dostać chociaż skrawek uwagi, jakąś namiastkę pochlebstwa, pochwały i zauważenia od szefa, przełożonych, przyjaciół, znajomych na Facebooku. Kolejny przykład. Będę podawać dużo przykładów po to, żeby zilustrować, jak takie codzienne, zdawałoby się niepozorne sytuacje pływają na Twoje dorosłe życie. Dziecko się przewraca. Biegnie zapłakane, bardzo je boli. Biegnie szybciutko, żeby jak najszybciej spotkać się z rodzicem. Ale kiedy już podbiega, to zdarza się z surowym, a nie mówiłem? Mówiłem, żebyś uważał. Czemu mnie nie słuchasz? Mówiłem, żebyś uważał. I co ja teraz mam z tym zrobić? Co ja Ci poradzę na to? Albo co gorsza, dostaje klapsa czy wyzwiska, bo i tak się zdarza. Czy to pomogło, jak myślisz? Oczywiście, że nie pomogło. Bo dziecko potrzebuje w takim momencie wsparcia w bólu, z którym samo sobie nie może poradzić. Natomiast po takiej reakcji rodzica ból schodzi na drugi plan. On zostaje stłumiony. Tata czy mama się na mnie gniewa, zawiodłam ją. Jestem zła, bo się przewróciłam. To jest logika małego dziecka, które nie dość, że nie otrzymało pocieszenia w trudnej sytuacji, to jeszcze zostało skarcone. Zobaczcie, jakie to jest podstępne. Jeśli doświadczałaś, jeśli doświadczałeś takiej sytuacji regularnie w Twoim dzieciństwie, to one mogą stać za tym, że kiedy masz problem, to nie sięgasz po wsparcie. A jeśli już, jeśli już to zrobisz, to czujesz się wtedy winna. Takie traktowanie stoi za tym głosem Twojego wewnętrznego krytyka, który dołuje Cię wtedy, kiedy i tak jest Ci trudno. A czego tak naprawdę potrzebowało wtedy dziecko? Co sprawia, że cierpiące, zapłakane dziecko biegnie do rodzica po upadku? To jest potrzeba miłości i łagodności. To jest wołanie, przytul mnie, żebym mogła znieść ten ból uderzenia. Bądź przy mnie, bo jest mi trudno i sama sobie teraz nie radzę. I jeśli rozpoznajesz taki schemat w swoim życiu, jeśli masz problem z proszeniem o pomoc, albo jeśli już to zrobisz, to czujesz się winna, czujesz, że kogoś obciążasz, to zastanów się, jak byłaś traktowana w dzieciństwie, kiedy potrzebowałaś pomocy, kiedy było ci źle. Żeby uzmysłowić sobie, jak bardzo absurdalne są te sytuacje, to przenieś tą sytuację, ten scenariusz. Na grunt dwojga dorosłych, tak? Czyli wyobraź sobie, że Twoja przyjaciółka, na przykład, czyli teoretycznie ta osoba, która ma Cię wspierać, albo lekarz, tak? To jeszcze bardziej taka wspierająca osoba. W momencie, kiedy potrzebujesz pomocy, czyli na przykład idziesz do lekarza ze złamaną ręką, to ta osoba zamiast założyć Ci gips, zrobić prześwietlanie, poda podać leki, to zaczyna mówić: Co Pani wyrabia? Jak Pani chodzi? Prosto nie można! Ileż to się można przewracać? Czujesz, jakie to jest absurdalne? I bardzo często takie przeniesienie tego scenariusza na grunt dorosłych ludzi uzmysławia ci, jak mogłaś być potraktowana nie fair, niesprawiedliwie, okropnie, tylko dlatego, że byłaś dzieckiem, że byłaś słabsza, że byłaś mniejsza i że nie miałaś wyboru. I wszystkie takie interakcje z rodzicami, zwłaszcza z matką, i zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa, tworzą pewną taką naszą, Mapę świata, taką wewnętrzną instrukcję tego, jak się poruszać po świecie, zwłaszcza po świecie relacji, kontaktów z innymi ludźmi. To ta mapa właśnie pokazuje ci, czego możesz się spodziewać od innych ludzi i jakiego traktowania będziesz od nich oczekiwać. Jeśli setki razy dostałaś klapsa za każdym razem, kiedy się przewróciłaś, to choćby ktoś chciał cię przytulić w trudnym momencie. To prawdopodobnie tego nie przyjmiesz. To to będzie dziwne, nieznane, zagrażające. Twoja wewnętrzna mapa poruszania się w relacjach będzie mówić. Ej, w trudnych momentach mogę liczyć tylko na samą siebie. Albo jeszcze gorzej, moje problemy mogą rozgniewać innych ludzi, więc lepiej w ogóle o nich nie mówić. Albo nie mogę mu pokazać swojej słabości, bo zostanę za nią ukarana. I to z powodu takich zapisów w tej twojej wewnętrznej mapie świata, trafiasz na szefa tyrana, który zamiast wspierać swoich pracowników, wytyka ich błędy i terroryzuje. Albo wejdziesz w związek z sobą, która zamiast cieszyć się kontaktem z tobą, będzie wytykać ci słabości, będzie wykorzystywać to, co wie o tobie, Twoją wrażliwość, przeciwko tobie. Okej. Okay. Ten odcinek jest bardzo uświadamiający, bardzo taki rozpoznawczy. Dlatego będzie kolejny przykład. Mama prosi dziecko, żeby przyniosło jej coś z kuchni. Dziecko wyraźnie nie chce tego zrobić i odmawia. Bawi się czymś i mówi nie. Mama nalega, prosi dalej. Dziecko stanowczo komunikuje nie, bo teraz się bawię. Po czym słyszy Zapamiętaj sobie ten moment. Prosiłam Cię, grzecznie Cię prosiłam. Poczekaj, będziesz Ty coś ode mnie chciał. Oj, będziesz chciał, zobaczymy. Jeśli nie widzisz okrucieństwa tej sytuacji, to przenieśmy sobie ją na grunt dwóch dorosłych osób. Wyobraź sobie, że przychodzi do Ciebie sąsiadka i prosi o pożyczenie tysiąca złotych. Nie masz tych pieniędzy, nie możesz ich pożyczyć albo po prostu nie chcesz odmawiasz, a w reakcji na Twoją odmowę sąsiadka zaczyna Ci się odgrażać. Poczekaj tylko, zobaczysz, będziesz Ty czegoś ode mnie chciała. Widzisz absurdalność tej sytuacji? Widzisz, jakie to toksyczne? Natomiast dodatkowa trudność polega na tym, że o ile Ty możesz teraz poradzić sobie bez swojej sąsiadki i powiedzieć, w dupie mam w ogóle, co ona o mnie myśli i tak jej nie pożyczę tego tysiaka, to to dziecko z przykładu nie poradzi sobie bez matki. I ono nie pragnie bardziej niczego innego, jak móc liczyć na swoją mamę wtedy, kiedy jej potrzebuje. Dlatego, jeśli będzie miało do wyboru zrezygnować ze swoich granic, zrezygnować z siebie albo zrezygnować ze wsparcia matki, to oczywiście, że zrezygnuje z siebie. Bo tego typu komunikaty i tego typu zachowania pokazują mu, że za każdym razem. Kiedy stawiam na siebie, za każdym razem, kiedy pilnuję swoich granic i wyrażam siebie, to tracę matkę. To tak, jakby za każdym razem w tych sytuacjach dziecko stawało przed wyborem: posłuchać wewnętrznego głosu, który nakazuje mi odmówić, bo nie chcę czegoś robić, i stracić tym samym szansę na wsparcie matki w przyszłości? Czy może ucieszyć ten swój wewnętrzny głos, zdradzić siebie, ale zagwarantować sobie przychylność matki? A przecież bez matki nie przeżyję. Oczywiście, że wybiorę utratę własnego głosu. Tak naprawdę to nie jest nawet wybór to czysta biologia tylko obecność matki, ojca, dorosłego, opiekuna zapewni dziecku przetrwanie. I dziecko jest w stanie zapłacić za tą przychylność każdą cenę. Im więcej takich sytuacji rozpoznasz w swoim dzieciństwie, ale też teraz, w swoim dorosłym życiu. Tym łatwiej będzie ci odzyskać te zagubione cząstki siebie. Dlatego że kiedyś nie miałaś wyboru, dlatego że kiedyś to działo się po prostu instynktownie. Rezygnuję z siebie, żeby zyskać matkę. Stracę siebie dla ciebie. Ale teraz nie musi tak być. Teraz jesteś dorosła. Poradzisz sobie. Jeśli nie ta osoba, to inna. Jeśli nie ta relacja, to inna. Teraz jesteś zależna przede wszystkim od samej siebie. Teraz masz wybór, teraz możesz zrobić to, czego wtedy jako dziecko nie mogłaś i nie musisz dla żadnej relacji, dla żadnego związku, dla żadnego kontaktu rezygnować z siebie.